Hej, kolejny odcinek tej wspaniałej serii z gry Laura Hobby, weterynarz w zoo. I ciągle mi się chce mówić Laura Hobby, mistrzyni jazdy konnej, ponieważ tamta gra była stokroć lepsza. Dzisiaj się zajmiemy krokodylem, który wymaga leczenia, ponieważ jest senny i nie chce się poruszać, ale najpierw to się zajmę może tym słoniątkiem. Oczywiście krokodyla sobie już wcześniej sprawdziłem, jak zrobić. Dobra, zebrane. No, pokazuj się, w wskaźniku jesteś, dobra. Co dostaniesz? Co ty jesz? Siano jesz? Dobra. No, krokodyla się wcześniej zająłem. Uznałem, że nie mam zamiaru robić faili samych. I niech to jakoś wygląda, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak się przechodzi tę grę, to niech ma jakiś sensowny poradnik. Grzybica, lek przeciw grzybicy. O, tutaj to się szybko obraca. O, udało się zebrać szybko. Tu też. Jakaś ściana dziwna. To jakieś straszne rzeczy są. Znowu jakaś ściana, trochę rozmyta, trochę mniej rozmyta, jeszcze mniej rozmyta. O, jest. O, do przodu to idzie anemia. Czy coś będzie tutaj do zebrania? Dobra, chyba nie ma. A, z pamiątką się już zająłem. Dobra, to wracam. Może od razu krokodyl. Gienia zaniedbała ostatnio swoje obowiązki. Obowiązki, czyli co? Kłapanie paszczą na zwiedzających? Czy to czasem nie robota dla Reginy? Nie, Gienia jest jakaś niemrawa i nie chce jeść. Lepiej nie być niemrawym, kiedy ma się do czynienia z krokodylem, więc do roboty. Krokodyle z Orinoco to największe zwierzęta w Ameryce Południowej. Brrr! Tak, krokodyl Gienia tym razem. I w końcu Andrzej się pojawił zamiast Reginy. Tak. I tak już nie pamiętam do końca, co było do zrobienia, więc najpierw pogadamy. Jak apetyt? W zeszłym tygodniu nie zjadła posiłku. W ogóle wygląda, jakby jedzenie ją nie interesowało. Aha. Od tygodnia jest coraz powolniejsza. Od wczorajszego popołudnia leży w tym samym miejscu i wygląda, jakby się jej chciało spać. Aha. Tak, ale w zeszłym tygodniu pozostała przez całą noc na zimnie. Od tego czasu choruje. Aha, huhu. Dobra, to gotowe, to zbadamy. Wygląda na spokojną. Uroczy widok. W letargu jest. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Termometr, nie, stetoskop, trzeba byłoby zrobić go. Stetoskop trzeba zrobić przez gazę. Krokodyle mają dobre podejście do życia. Nie ruszaj się, dopóki nie będziesz musiał czegoś zrobić. Sprytna sztuczka. Tak. Stetoskop trzeba sprawdzić przez wilgotną gazę tutaj, której no niestety nie widać, ponieważ z jakiegoś powodu bliżej nieokreślonego gra tak sobie wymyśliła. Dobra. Czy oddychanie jest w normie? 8 na minutę i tutaj tak, normalne funkcje życiowe 8 na minutę, więc jest w normie i... Teraz ty posłuchaj. Aha, nie, dobrze, to jest okej. Nie słychać dźwięków. Powinno być słyszalne, więc trzeba zrobić
zwierzątkowi rentgen. Wiesz, co to oznacza? No nie, w zasadzie wiem i nie wiem, bo bladego pojęcia nie mam, co to jest, ale no wiem, co to oznaczało w grze. Gdzie to jest rentgen? Widać zamglony obszar w lewym płucu. Tkanka nie jest wypełniona powietrzem, lecz znajduje się w niej płyn. Aha, dobra, no i trzeba zwierzakowi podać leki w ogon. Co powinniśmy jej zaaplikować? Kurde, antybiotyk chyba. Nawet odwiedzający zoo wolą się nie zbliżać za bardzo do tych krokodyli. No. Chyba, że są tak zwariowani jak Andrzej. Te antybiotyki powinny pomóc. A, jeszcze analizę chyba krwi powinienem zrobić, co nie? Analiza krwi. Dzieje się tu coś niedobrego. Tak. Aha, tak, bo analiza krwi. Na niski poziom krwinek czerwonych. Chyba anemia była, tak? Tak, krokodyl ma anemię. Krew zakażona. No to dobrze, że antybiotyk dostał. Aha. Lekarstwa, jeszcze płyny dożylne. Krokodyl cierpiący na odwodnienie. Cóż, zdarza się. Dokładnie. Okej, myślę, że mogę zakończyć wizytę i powiedzieć, że to było zapalenie płuc. Po prostu. Dzięki, doktorze. Gienia na pewno niedługo wróci do siebie. Jeśli ona wraca do swoich obowiązków, to ja muszę sobie przypomnieć o swoich. A konkretnie? Żeby się trzymać na bezpieczną odległość. Gienia ma bakteryjne zapalenie płuc, infekcję dolnych dróg oddechowych. Kiedyś, gdy było bardzo zimno, pozostała na wybiegu zamiast schować się w ogrzewanym pomieszczeniu. Gdy się wyziębiła, zawiódł jej system immunologiczny, co umożliwiło zainfekowanie płuc przez bakterie. Choroba mogła się przenieść na inne organy, ale jeśli przez 2 do 4 tygodni będzie przyjmować antybiotyki, wszystko powinno wrócić do normy. Przez miesiąc antybiotyk masz żreć? Widzę, że jeśli chodzi o diagnozę, zgadzamy się ze sobą w 100%. Okej. Okay. Zdobywając historię pacjenta, udało ci się poruszyć wszystkie ważne kwestie. Doskonale udało ci się poradzić z tym przypadkiem. A widzę, że nic nie pominąłem. A tu... Dzięki twojej doskonale udało ci się poradzić. To gotowe. Idealny wynik. Nagroda za to jakaś niby przyszła. Nie wiem jaka i gdzie. Udało ci się odnaleźć szafkę z twoimi nagrodami. O. Zobacz, jakie nagrody i wyróżnienia udało ci się zgromadzić. Czyli tu jest coś takiego. Teraz krokodyl znów może wyszczerzyć zęby. No gotowe. Ten przypadek udał ci się znakomicie. To chyba jest panda, która imituje jakąś świnio, niedźwiedzio, podobną istotę. Pięknie to wygląda. No to jeszcze tak na zakończenie się tym krokodylkiem zajmę. Tak, żeby mógł sobie, nie wiem, się pojeść. Tak, żeby mógł sobie pojeść. O! Tak powinno być. Tu znajdźka, to też znajdźka. Nie, to chyba tylko paskudny kamień. No, Gienia, to sobie zjesz. Rybę sobie zjesz, Gienia? Dobra. Rybka mniam, mniam. No, plusik. Infekcja oka, no to krople do oczu, jak coś z okiem. I gotowe. Jeszcze sobie zaraz zerknę, czy tutaj nic nie pominąłem. O, tu jest. Aha, a tutaj już u szympansów mimo wszystko trochę się sprawdzało. No więc nigdy się nie dojrzy nigdy się nie dojrzy wszystkiego za pierwszym razem. Mimo wszystko. Jeszcze tutaj obrocik. Dziwny syk.
Nie, no tak, są szympansy i goryl. Coś taki skromny ten wybieg mają. Dobra, powrót. Aha. To wygląda, że sporo już jest tutaj zrobione. Został mi tylko jeden przypadek do wyleczenia i będzie to goryl. Wiecie co? To może jak już się gorylem zająłem... Boże, gorylem zająłem. To może jak zostało mi tyle do opieki, to bym zajął się jeszcze tutaj nosorożcem i resztę można byłoby machnąć w jednym odcinku po prostu. Teraz bym właśnie zajął się nosorożcem i poszukał znajdziek. Chociaż tu już trzy widzę. Od razu. O, jak idzie powoli. Co sobie zjesz? Co to w ogóle je? Co jest w nosorożce? Siano? O, trafiłem. Mało pije, no to płyn drożylny. Zostaniesz. O dobra, ale się chociaż doktorek obraca szybciutko. No nie, ściana jeszcze. Musi być jako przeszkoda, żeby nie dało się tak normalnie zobaczyć, czy wszystko jest tutaj. No dobra, powiedzmy, że było w normie. Mam lenie o słonie. Mam wrażenie, że tutaj już coś szukałem kiedyś. Tutaj dziwna taka ściana będzie? No. No dobra, mniejsza. No to co? Powrót tutaj do biura. I dziękuję wam za oglądanie i tego odcinka, i do zobaczenia w kolejnym, w którym zajmę się gorylem i tymi czterema tutaj przypadkami zwierząt wymagającymi opieki. No i w sumie jestem ciekaw, co będzie dalej. Czy to będzie już koniec, czy też jakiś nowy rozdział w tym zoo. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.